Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gram partię 15 minut plus 10 sekund na zawodnika z komentarzem. Wybaczcie, że jestem bez kamerki. No i zobaczymy, jak tutaj się zachowa mój przeciwnik. Przeciwnik zagrał D3, posunięcie rzadziej spotykane, ale można przejść sobie potem do G3 na przykład. No więc jak zagrał D3, to ja myślę, że zagramy tak zwyczajnie posunięcie E5, które pozwoli nam zbudować centrum prawdopodobnie. Oczywiście może tutaj już nastąpić ruch C4, co da partię angielską. Jeżeli będzie ruch E5, no to już E4, to już powiedzmy mamy mały plusik czarnymi, bo goniec nie wychodzi tradycyjnie na pole C4. Tak już bym sobie to przeanalizował po pierwszym ruchu z jednej, z drugiej strony. Aczkolwiek można oczywiście też zagrać G3, goniec G2 z normalną pozycją. Tak też można sobie przestawić te warianty. Przyznam się szczerze, że w głowie taka myśl mi zaświtała, że przeciwnik może zagrać F4, ale nie sądzę, że to jest dobry ruch. To znaczy taki inny niż wszystkie, powiedzmy. No i teraz się zastanowię, czy nie zagrać skoczkiem na C6. Ale się zrobiła partia. Ciekawy jestem, czy ktoś taką partię kiedyś rozgrywał. No bo teraz tak, jak zbiję, to zbiję goniec i wtedy w sumie mogę zagrać tutaj hetmanem, atakując gońca i pionka B2, ale goniec może wrócić, ewentualnie hetman, ale nie chcę hetmanem grać na początku, bez sensu przecież. Myślę, że w tej sytuacji mogę też po prostu zagrać skoczkiem sobie na C6. Jeżeli zbiję pionek, to zbiję skoczkiem, a jeżeli na przykład zbiję pionek, to jeszcze mogę zastosować ruch D6, z jakimś gambitem takim szalonym. Nie, to już nie przejdzie wtedy. W każdym razie, wyprowadzenie figury nie może być złym raczej pomysłem w takiej sytuacji. Teraz pytanie, czy tutaj, czy D4 nie przywali skoczek G6? Takie chyba normalne pozycje, tak mi się wydaje. Nic się tu nie powinno dziać strasznego. W ogóle z kim my gramy? Z jakimś kolegą z Filipin. No nieźle, nieźle. Ciekawe. Ciekawe w ogóle wysoki ranking, 2397. Też właśnie dawno brakowało chyba takiej partii na kanale, jednej partii z takim głębszym komentarzem na spokojny czas, 15 minut plus 10 sekund. Zobaczcie, że są dwa ruchy, a przeciwnik już zużył praktycznie 1,5 minuty. Więc no to jest rzadki widok, ale debiut tego wymaga, że w tym wypadku rzadkie w ogóle otwarcie, co on tutaj wymodził. Oczywiście może zagrać ruch E4, no i to będą takie normalne chyba też rzeczy. Dokładnie tak też się dzieje, jest ruch E4, goniec C5, jak on zbije, ja zbiję, no to co, widły wtedy na D4, więc nie za bardzo mogę. Z drugiej jednak strony może przywalić ruch D5. Myślę, że zagramy taki ruch. Zobaczcie, bardzo mi się to podoba. To jest zagranie oczywiście intuicyjne. Ja nie znam tutaj debiutu kompletnie. Gram sobie partię nie znając debiutu. Nie wiem, czy przeciwnik się orientuje w sytuacji. Bo myślę sobie tak, on zbije, no to ja odbiję hetmanem. On zagra skoczkiem, to ja goniec B4 zwiążę skoczka i będę stał hetmanem w centrum. Moim zadaniem będzie wyprowadzenie szybko figur i walka o centrum przede wszystkim. Poszło bicie, ja muszę wybić. Jeszcze mi przychodzi do głowy C4, ale tym się ruchem kompletnie nie przejmujemy, bo tutaj zostaje słabość na D3, więc po ruchu C4 można prawdopodobnie na przykład zagrać hetman D7, zablokując gońca wprawdzie, ale nie przejmujemy się tym również, bo czasami jest taki ruch B6, goniec B7 i długa roszada z takim planem. Więc raczej tego ruchu się nie obawiam i raczej go teraz nie analizuję. Z reguły tak ogólnie wiedząc o co w szachach chodzi, to ruch C4 nie jest najlepszy w tym wypadku, dlatego też właśnie spodziewamy się skoczka. W tym momencie, no tak jak mówiłem, goniec B4 gram od razu. Oczywiście może być wymuszenie teraz wybicia skoczka, chociaż nie, wymuszeniem będzie zagranie ruchu A3. Po ruchu A3 tutaj oczywiście gońcem będę mógł zbić wybicie, no i co? I wyjdę skoczkiem, będę chciał zrobić roszadę, wprowadzić kolejne wieże tutaj na wolne linie E i D i jechać tu przeciwnika w centrum, to znaczy jechać, to się łatwo mówi oczywiście, ale bardziej bym chciał tutaj ustawić to w taki sposób dobry, znaczy chodzi o ustawienie moich figur. No tak powiem wam szczerze, że jak nie ma kamery, tak czuję się nieco swobodniej. Mogę się nieco powiercić na krześle, a głos i tak będzie słychać ten sam, ale dobra, to tak na marginesie. Czasami się takie filmy też mogą pojawić z uwagi na zwyczajnie, no nie wiem, no nie mówię o bałaganie w pokoju, bo tutaj to nie ma znaczenia, ale czasami mogę być też na wyjeździe, może wtedy będzie w ten sposób to wyglądało. Skoczek F3. No dobra, nie wymusza tutaj przeciwnik na mnie wybicia, ale mogę też teraz gońcem zagrać po prostu na pole G4. Goniec E2 będę widział. Potem może spróbujemy zrobić, chociaż z drugiej strony, bardzo mnie też kusi wyprowadzenie skoczka, no bo to też się narzuca, ale dobra, jedziemy gońcem. Jedziemy gońcem, swobodnie chcemy tutaj zaatakować tego skoczka, związać tego skoczka, bo bardziej mnie chyba tu interesuje jednak długa roszada. Zobaczcie, że pionek w centrum cały czas jest, powiedzmy, no na ostrzu noża ustawiony, to znaczy tutaj i grozi wybicie, znaczy nie grozi, to nie jest groźba, tylko jest opcja wybicia, ale skoczek broni, jest wszystko w porządku, skoczek z C6. Dobra, goniec E2, tego się spodziewałem. Teraz pytanie, długa roszada, krótka roszada i ja będę musiał uciekać hetmanem. Mogę dać wtedy kulturalnego szacha, aczkolwiek będę mógł wybić, dać szacha i wziąć pionka. To mi się podoba, ale myślę, że roszada tutaj jest teraz raczej dobra, bo już schowałem sobie króla i będę mógł sobie podziałać po prostu hetmanem. Więc przypuszczam, że przeciwnik może się zdecydować na taki ruch, ale ja to po prostu wybiję, pionek wybiję, bo jak wybiję goniec, to tutaj, ale wisi mi na G7, muszę uważać. Może są jakieś chocki, klocki, nie wiem tego, ale jeszcze raz patrząc na te pozycje, goniec D2 bym zagrał, bo teraz tak, jeżeli wybiję, a muszę chyba coś tutaj z tym zrobić, wybiję, on wybije i ten pionek będzie mi podwisał i za bardzo nie wiadomo jak grać, chociaż E4 może wtedy uderzyć tutaj w przeciwnika, jak wybicie hetman wybija, wieża atakuje hetmana, no mogą być ciekawe rzeczy. Dobra, w każdym razie skoczka tutaj wybić trzeba, według moich tutaj obliczeń, przepraszam, i w tej sytuacji... tutaj po wybiciu na C3, no pionkiem nie biorę tego raczej pod uwagę, bo no właśnie, goniec raczej wybija. No tutaj za bardzo nie mogę, ale mi się podoba posunięcie E4. Jeszcze tutaj tego ruchu nie wziąłem pod uwagę. Skoczek na E5. Mogę wybić tu, on mi wybije z szachem, ucieknę królem. No właśnie, brakuje mi skoczka na F6 trochę. Mogę też tak zagrać, ale za bardzo nie chcę. Również istnieje taka opcja jak skoczek na D4. Jak wybiję, to by było już super. Tutaj skoczek, tu coś podwisa, tam na G2. No brakuje mi skoczka jednak tutaj bardzo. Skoro tego skoczka brakuje, to może warto po prostu tam zagrać i zamieszać w pozycji. Może skoczkiem po prostu zagrać, wybicie pionkiem, oddać pionka, skoczek H4 i tu się spróbować na F4 jakoś tam ustawić. No, moja natura taka ostrej gry podpowiada mi intuicyjnie, żeby tak zrobić. Z drugiej jednak strony może taki ruch, żeby tutaj zagrać i tam się władować, to też jest jakaś opcja, tylko może mi czasu zabraknąć na takie rzeczy. No, ale wydaje mi się, że mimo wszystko zagramy sobie skoczkiem. Zagram tak, jak pomyślałem. Nie będę tutaj tego pionka specjalnie bronił. Trochę intuicyjnie zagranie. Wydaje mi się, że może to być nie najlepszy ruch oczywiście, ale czego się nie robi dla rozwoju figur. Strata pionka myślę, że chwilowo może nie mieć ogromnego znaczenia. To jest takie moje bardzo optymistyczne podejście do sytuacji. Mogę też zagrać oczywiście tutaj skoczkiem i próbować go odbić, ale tak jak powiedziałem, tak zrobię. Hetman D2 jeszcze mnie teraz zmartwił nieco w tej sytuacji. Hetman D2 mnie zmartwił, a w ogóle H3 istnieje takie posunięcie. Nie mogę wybić, bo goniec wybija i mi wisi tutaj hetman ze skoczkiem, ale po H3 mogę wtrącić posunięcie skoczek G3 i wtedy atakować od razu wieżę. A chcę zagrać od razu tutaj skoczkiem na F4. Przypuszczam, że hetman D2 może być dobrym rozwiązaniem dla mojego przeciwnika. Po tym ruchu zastanowię się, czy nie zagrać H6. O, tutaj to się nie spodziewałem takiego posunięcia i przyznam się szczerze, że mi się podoba to, ale zaraz, chwila, momentos. Czy ja nie mogę tutaj zbić na G2? Nie, nie mogę, bo jest bicie z szachem, co ja w ogóle rozpatruję. Bicie na E2, hetman bije na E2, skoczek F4. Tutaj dostanę szacha na 100%, zasłonię się skoczkiem, on mi walnie tu i są problemy. Czyli mój plan Już teraz tak dostrzegam. Najlepszy nie był. W każdym razie mogę wybić. Hetman wybije, zagram G6. Dobra, wybić muszę, bo to nie mam wyjścia. Mam pionka mniej. Robi się gorąco teraz w tej sytuacji. Czyli nie wykorzystałem jakiegoś tam potencjału swojego w tej pozycji. No hetman wybije i... No właśnie. Hetman wybije, skoczek F4. No da mi szacha. Muszę ewidentnie się zasłonić. Nie mam innej opcji. Muszę zagrać G6. Obronić skoczka. Dobra, obroniłem skoczka, tu się na chwilę broni, no ale jest pionek więcej u przeciwnika. Taki ruch jeszcze jest oczywiście. Po takim ruchu może wieża na E6, na E8, przepraszam. Wieża z H na E8, tak. I to będzie się raczej trzymało z uwagi na to, że jeszcze król jest w centrum. Tylko że ten król może zrobić sobie długą ruszadę, ale nie za bardzo, bo ja też tę pionka mogę capnąć, może on się tego przestraszy. W każdym razie... Muszę się teraz zająć troszeczkę tym pionkiem chyba na E5. No pozycja jest taka, wydaje mi się, że białe... co? A tego ruchu to się w ogóle nie spodziewałem. Dobra, ale szybciutko gramy wieżą H na E8. W ogóle tego pionka nie biorę pod uwagę, że go oddaję w tym momencie. Bardziej mnie już teraz interesuje zbicie tutaj. Wydaje mi się, że zagranie królem no nie było najlepsze. Zdecydowanie nie było najlepsze. Podchodzi pod hetmana, czasami na G2 coś tam wisi, a ja teraz będę chciał tutaj po prostu zbić na E5. Myślę, że z dobrą grą, tym bardziej, że moje ciężkie figury stoją raczej w centrum tutaj świetnie i no w centrum mówię o wieżach, ale one patrzą w centrum, więc powiedzmy stoją w centrum w tym wypadku. No i teraz zastanowię się, czy mój przeciwnik nie może jakoś podważyć tutaj na przykład tego... Pionka. Dobra, dał mi szacha, no to dla mnie w sumie lepiej. Muszę odejść królem i już nie ma żadnych tutaj szachów, powiedzmy. Skoczek na bandzie nie stoi oczywiście w tej sytuacji jakoś rewelacyjnie, ale też może nie ma się czego teraz bać. Wieża HF1, teraz tak patrzę, wieża będzie tu spoglądała. Ja zbiję, tutaj zbiję goniec i wtedy może... No właśnie, hetman zbije, dostanę widły na F7, hetman E3, król D1, ale to wszystko działa. Tutaj może jakieś poświęcenie na D3, skoczka brakuje trochę, goniec by się przydał na jakiś na H6, tudzież na G7, no w sumie nie wiem. Jeszcze raz, wieża H1 z atakiem na pionka. Jak zbije tutaj... W sumie on może, no musi zbić raczej tutaj. No dobra, jedna historia. Ale zaraz. Przecież ta wieża teraz... Teraz tak, zbijam tu, on tu, ja zbijam tu. Okej, on zbija, ja zbijam, on mi zbija z widełkami. Przekalkulował to sobie bardzo dobrze. Dobrze sobie to przemyślał gość. I powiem szczerze, że mi się zaczyna pozycja mało podobać teraz. Może przerzucić skoczka jeszcze na G7 i na F5. Czy to ma jakiś sens? Powiem szczerze, wątpię. Jeszcze raz, wybicie wieżą. No muszę wybić, na końcu są widły nieszczęsne. Widełki na oczywiście hetmana i wieżę i co z tym fantem zrobić? Aha, mam jeszcze szacha. Dobra, C3 może być B4, a B4 jest odpowiedź. Łajajajajaj, to będzie boleć. B4 widzę, dostrzegam te B4, niestety to będzie bolało. Więc pionek tak naprawdę jest nieco zatruty w tym momencie według moich obliczeń. Mogę oczywiście wziąć tutaj pionka na A2 jednego, odbić. Chyba to mi pozostanie tak naprawdę. Nie widzę jakiejś sensowniejszej odpowiedzi. Wiecie co? Ja wezmę tego pionka. To nie, na pewno ciężko mi powiedzieć co dalej, bo mam pionka mniej, a psychicznie się już troszeczkę bardziej podbuduję, jak jednego odbiję pionka. Pytanie, czy tak może mi zamknąć hetmana w sumie? Może. I będzie groziło zagranie wieżą. No właśnie, ale mam ucieczkę, oczywiście ucieczkę, która będzie fatalna. Zaraz, przecież ten ruch jest bardzo dobry. Ojej, ja tu popełniłem poważne błędy w tej sytuacji. Dokładnie tak mój przeciwnik gra, bo jest teraz bicie na F7. Zapomniałem o tym biciu. No dobra, za błędy trzeba płacić. No to co? Zaraz, może tak po prostu jeszcze spróbować zagrać. Chociaż tutaj może coś będę tam podglądał pionka... Ale zaraz, a nie mogę teraz kopnąć pionka? Bicie pionka na D3, król zbija, wieża D8, król gdzieś tutaj, jakieś chocki, klocki. O, to może być ciekawe, jakaś taka opcja gry na wygranie jakiejś heroicznej pozycji, ale to mi po prostu tak się podoba posunięcie, że aż grze go nie wykorzystać. Król zbija tutaj, wieża wchodzi i gra. Król, no w tą stronę pójdzie, tutaj to zbije tu, król pójdzie tutaj. Mogę zbić i będę groził bardzo wieloma groźbami. Wiecie co? Intuicyjne poświęcenie wieży. Jedziemy. Bijemy na D3. Zobaczymy, co się w tej sytuacji wydarzy. To jest oczywiście partia treningowa, więc nie przejmujemy się. Przeciwnik szybko wybił. Raczej nie miał wyjścia, więc tutaj dajemy szacha. No i teraz jestem pytanie, gdzie odejdzie. Dobra, król E3, to widzieliśmy. I teraz tak, bije tutaj, atakuje tutaj. I teraz tak, bije tutaj, hetman na C4, coś tam może, no ale ja muszę zbić, nie mam wyjścia, muszę zbić na C2. Odbiłem pionka kolejnego, tylko że ja mam wieżę mniej, to jest bardzo dużo. Grozi na przykład szach na D3. Ten skoczek teraz też troszeczkę przeszkadza minimalnie. Hetman C4, czyli szybko zagrał, szybko dostrzegł tutaj ewentualność. No dobrze, teraz pytanie, czy ja będę groził kolejnymi zagraniami pod tytułem, jak powiedzmy tutaj zbiję pionka. Właśnie nie za bardzo widzę, bo dostanę takie kopnięcie, więc to było no, takie z mojej strony dosyć ryzykowne, no ale cóż zrobić, jak nie ryzykować w takich sytuacjach. A może po prostu zagranie hetman na F5, skoczek zbija, tu nie mam szacha niestety, co tu by zrobić w tej sytuacji, ciężka sprawa, mogę tak jeszcze spróbować zagrać, on mi zbije skoczka, wieża D3, jak on tu, to ja tutaj wygrywam w zasadzie, tak, wtedy wygrywam, tu a nie, on zbije z szachem, co ja w ogóle się wydurniam. No nie mogę tak zagrać oczywiście. Sytuacja robi się trudna. Z uwagi na to, że nie mam kolejnych dobrych zagrań, no jeszcze mi chodzi po głowie taki ruch, żeby teraz tu dać szacha. Czy ten król będzie miał jakieś opcje? Mam nadzieję, że nie. Dobra, gramy z skoczkiem, żeby zagrać po prostu na F5. Czy G4 będzie zagrane przez przeciwnika? No jest taka szansa oczywiście. Po tym ruchu będzie po raz kolejny ciężko. No ale co ja mogę, biedny żuczek, zrobić w tej sytuacji? A nie, zagrał inaczej, czyli tu się broni w tej sytuacji. Dobra, a czy ja nie mogę teraz przypadkiem takiego ruchu wykonać? Czy ja nie mogę? Dam szacha, to on odejdzie po prostu tutaj. Nic się wielkiego nie dzieje. No dobra, tam hetman chyba wykonał swoją pracę. Zagramy hetmanem na F5. Atakujemy przy okazji skoczka. No skoczek co? Skoczek tutaj? To jeszcze nie jest aż takie proste, bo tutaj wieża bardzo fajnie broni tej linii. Wybił tu od razu, nawet się nie zastanawiał. Czy on tak mógł zrobić? No faktycznie, mógł tak zrobić. No mógł tak zrobić. No właśnie. I się nie bał. To co? Gramy wieża na D7, nie? Wieża D7, jak tutaj, to ja zbijam. Tylko że po wieża D7 on mi wtrąci wieżą. A nie, nie może tu wieżą. Wieżą na F2 może zagrać. Drugą wieżyczką może zagrać. To może być bardziej problematyczne. Chwila skupienia. No tak, no nie są to proste teraz pozycje, jak sobie tak poświęciłem. W tej sytuacji Krzysztof jest zagrać ci bardzo ciężko. Niestety, dobra, gramy wieża D7, no on wieża F2 raczej będzie musiał. Ta wieża F2 u niego robi robotę, muszę się przyznać, taki ruch jeszcze będę mógł zagrać, żeby tu spróbować dać szacha. Coś tam poczarować, no dobra, tutaj gram szybko, żeby troszeczkę przeciwnika wybić z rytmu. Ruch G4. Trzeba sporo liczyć, oczywiście komputer tutaj daje radę na pewno, jeszcze ruch E6 jest niestety. Ruch E6 i będę musiał, tak zagrać i będę po prostu tego pionka chciał. Dobra, jest takie posunięcie, dobra, widzimy to doskonale, mogę dać szacha, no muszę dać szacha, tutaj wieża F3 i co, i hetman G2. To taki chwilowy tylko zabieg. Hetman C4 stoi świetnie u niego w ogóle. Nie mam progresu skoczkiem na F5, niestety. Wieża F3, no dobra, wieża F3 to widziałem. Hetman G2, teraz wieża F1, co? Albo wieża E1, po prostu on się broni. a ja nie mam niestety tutaj jakiejś figury, żeby... No, za dużo figur wokół Białego Króla się porobiło. To poświęcenie wydawało się takie atrakcyjne. No nie mogłem się powstrzymać, niestety. Ale dobrze, dobrze. Partia trwa dalej. Co tutaj jeszcze można by było próbować wyczarować? Niestety pionek jest. Niestety jest pionek. E6. Tutaj jeszcze będzie wisiał skoczek. No właśnie. No właśnie. I niestety nie widzę tutaj nic sensownego teraz dla mnie. Może skoczek na E7, żeby tutaj wleciał. Czy to jest jakaś nadzieja dla mnie? Nie wiem, szczerze mówiąc, ale spróbujemy tak zagrać. No co mi szkodzi? Zagra mi przeciwnik tutaj, to ja po prostu dam szacha i zobaczymy, co się wydarzy dalej. Potem będę miał opcję po prostu zbicia tutaj tego pionka. Oczywiście istnieje opcja wieża F8, za chwilę tutaj maty będą grozić, trzeba bardzo, bardzo uważać. Nie wiem, co się dzieje w tej sytuacji, szczerze mówiąc, a dzieje się dużo. No, staram się teraz wprowadzać proste groźby, ale mnie przeciwnik tutaj teraz ładnie załatwił. To jest bardzo dobre posunięcie, dlatego że grozi wieża F8. To jest bardzo dobre posunięcie. Tu mnie przeciwnik złapał. Bardzo ładnie mnie tutaj załatwił. Wieże zdążyły zagrać prawidłowo. No i tak, tu jest ciężko. To już jest praktycznie przegrana chyba pozycja. Jeszcze takie ruchy. Nie, no to nic nie daje niestety. Niestety za wiele to nie da. Jak zbiję, to po prostu dostanę wieżę F8. Nawet się zasłonić nie mogę. Bo dostaję mata. No co, A6 zagrać. On da szacha. Tutaj on będzie mnie atakował. No będzie mnie atakował, gońcem nawet może mnie zaatakować i będzie tutaj i tak ciężko. Ciężka sprawa. Może C6 w ogóle i tu będzie opcja. C6? Już taka desperacja. Niestety C6, żeby skoczka tu wstawić, tylko to może być i tak za mało. C6, szach, król, tutaj nie można wieżą, bo zbijam. No dobra, C6 niech będzie. To oczywiście jeszcze taki ruch jest, to próbujemy, bo grożę po prostu skoczkiem, znaczy tak mi się wydaje, że grożę. No dobra, wieża zagrała, ok. No to co ja mogę teraz tym hetmanem podziałać? Muszę zagrać hetmanem na G1. Jedyne sensowne pole. Jakieś tam pojawiają się już opcje szacha, ale to takie przypadkowe szachy, które za bardzo nie dają tutaj jakiejś sensownej możliwości. No raczej szacha powinien dać mój przeciwnik. Król C7 to już nie mam wyjścia, nawet nie muszę się zastanawiać. I jeszcze taki ruch, ale to ja wybiję i tutaj będę grał skoczkiem. Może jakieś cuda się tu jeszcze zadzieją, nie wiem. Nie sądzę, ale warto może pograć do końca. Taki ruch również widziałem, niestety. Taki ruch również widziałem tutaj i przeciwnik zagra mi tak. Ale wiecie co? No dobra. Muszę tak zagrać, ja nie mam wyjścia. On zagra tu, ja chyba tu walnę. Hetman zbije, tu król zbije. Desperacko to będzie wyglądało. Dwa skoczki na wieżę. No, całe szczęście mam skoczka jeszcze na D5, tylko że ten ruch jest wielce ryzykowny. To znaczy... Po tym ruchu tutaj, no chyba nie mam wyjścia, poza tym po tym ruchu on może zbić skoczkiem tylko, znaczy może też zbić skoczkiem i w zasadzie mam w trąbkę, no ale cóż ja mogę w tej sytuacji zagrać, tu nie mogę, no muszę wybić wieżą, zobaczymy w ogóle czym wybiję, może wybiję hetmanem, to ja po prostu wezmę tu, znaczy nie, no to jest partia przegrana. To jest partia przegrana, bo nawet jak wybiję, on tutaj wracam, da szacha i tutaj i wtedy weźmie mi skoczka i tyle. Jakieś wieczne szachy może, nie wiem, taki ruch, nie, no tak już nie mogę. No muszę zbić, tu nie mam wyjścia. No niestety, tutaj jest bardzo ciężko, znaczy to już jest wtopa oczywiście, on musi dostrzec taki ruch, to bez dwóch zdań, ja idę tutaj. Wieży tam nie ma wprawdzie, ale tracę skoczka, który był jakąś taką moją jedyną nadzieją w tej sytuacji. No i tutaj niestety się nie wydarzy nic pozytywnego dla mnie, ale jeszcze chwilę powalczę. Szkoda, że jest ten pionek. Jeszcze jakieś tam może nadzieje by były na skoczek F5, ale to już nie. Za bardzo hura optymizm z mojej strony. Ciekawa partia w sumie, takie fajne kombinowanie. No i to jest właśnie, że w którymś momencie popełniłem mały błąd. Chyba niepotrzebnie oddałem pionka. Ale to już jest po herbacie. No i teraz co grać? Próbuję jakiegoś wiecznego szacha tutaj przeciwnikowi zastosować, ale to może być już piekielnie trudne. Jak grać, jak żyć, jak grać? No dobra, dajmy szacha tutaj. Jeszcze sobie powalczmy chwilę. Dlaczego by nie? Wieża się zasłoniła. No dobrze. Zasłoniła się wieża. No to dajmy szacha z drugiej strony. A, tu wystarczy się wieżą zasłonić. A, jeszcze tutaj mam jakiegoś brzdęczka małego. Więc muszę dać tutaj szacha. Nie mam wyjścia. Czy chciałem jeszcze skoczka spróbować wprowadzić, ale to już będzie ciężko. To już będzie trudne. Technicznie to będzie bardzo, bardzo, bardzo trudne. No i co? Dam tutaj jednego szacha i nic więcej. Nic więcej mnie dobrego nie będzie czekało w tej sytuacji. Po szachu król G2 i po prostu białe są bezpieczne. A ja nie mam w tej sytuacji już nic do gadania. Nawet tutaj, o widzicie, nawet lepiej zagrał przeciwnik, bo hetman musi odejść. Tu zaraz będą szachy. Dobra, to jest pora na to, żeby się poddać. No i tak bywa. Hop. Chętnie zerknę szybciutko tylko na początek gry. Zobaczcie, w ogóle już po drugim ruchu miałem małą przewagę. Według silnika oczywiście, ale D5 dobrze wyczute, tutaj tak, goniec, hetman E6 każe grać, o proszę bardzo. No dobra, czyli zagrałem pewnie gorzej, no ale stoi ok, tutaj za bardzo chyba optymistycznie długo rusza, no ale to dobrze stoi, bicie, bicie. I co teraz? E4. Na mimo wszystko E4 każe grać. No proszę. Tu jednak trzeba doskonale przeliczyć wariant po biciu na G7. Skoczek F6 poszło. No dobra, skoczek F6 to jest chyba główny winowajca tej partii. Skoczek D7 jeszcze daje jakieś szanse, a tutaj już za bardzo optymistycznie to się u mnie w głowie przede wszystkim ułożyło. Dokładnie tu się nic nie działo. Chociaż teraz jakaś szansa była. H6 każe grać w ogóle. No dobra, wzięcie piona to był kolejny błąd, niestety. I oddanie pionka i wzięcie pionka było błędem. H6 i skoczek na F3. I wtedy wziąć tutaj, tak? Bo chodzi o to, żeby skoczek nie wziął na F7. A to bicie było w sumie, zobaczcie, rozpatrywane przez silnik. I to było ciekawe. Dobra, na razie hetman C2, czyli wszystko to, co chciałem. Hetman C4. Skoczek E7 każe grać. Skoczek... Zaraz, chwila. Tu skoczek zły. A, tu już też kolejny błąd i to gruby. Skoczek E7. A na taki ruch w ogóle nie wpadłem, przyznam się szczerze. Ale ciekawe, bo i tu grozi zagranie. Fajne. Wow. I myślę, że nawet po skoczek E7 mógłbym mieć jeszcze tutaj jakieś szanse, żeby go... próbować oszukiwać, w pozytywnym sensie oczywiście. Ale partia mi się podobała. Dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że też coś tam dla siebie wyciągnęliście. Do następnego razu. Pozdrawiam. Cześć.